Będzie taka uroczystość, która nawiązuje do zeszłorocznego jubileuszu 250-lecia ustanowienia przez króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego Orderu Świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Tutaj ojciec Marek zdradza, że jest kawalerem tego orderu. Od listopada w pałacu, w zamku książąt litewskich, książąt Litwy była wystawa również Orderu Świętego Stanisława. Trwała do 6 maja i chcemy, żeby komandoria sandomierska tegoż orderu wręczyła tutaj cenną kolekcję monet starożytnych, bo pochodzących od czasów księcia Kiejstuta aż do końca Rzeczypospolitej, no tutaj ojcom franciszkanom i pragnieniem ofiarodawcy księdza Wilhelma Gaja Piotrowskiego, emerytowanego profesora Uniwersytetu Śląskiego we Wrocławiu, jest, żeby tutaj powstał taki zalążek tego przyszłego muzeum, no, dla Wilna, dla Litwy. I ten człowiek renesansu, numizmatyk, etnograf, chce po prostu ofiarować miastu Wilnu i Litwie tę cenną kolekcję. I my przed mszą świętą, jako kawalerowie Orderu Świętego Stanisława, chcemy wręczyć ojcom franciszkanom, kustoszom tego miejsca, no, tę cenną kolekcję, żeby ona tutaj służyła społeczności miasta Wilna.